Jakich owadów nie lubi pan najbardziej? Komarów. Komarów parszywych. Myślę, że komarów. Owadów, komarów zdecydowanie. Zimnica, znana kiedyś jako febra, obecnie nazywana malarią, to ostra lub przewlekła choroba pasożytnicza. Tę groźną chorobę przenoszą między chorymi a zdrowymi osobami lub zwierzętami niektóre gatunki samic komarów. Czy w Polsce komary mogą przenosić malarię? Czy rodzime komary przenoszą choroby zagrażające naszemu zdrowiu w życiu? Komary z praktycznego punktu widzenia dzielimy na dwie grupy. Komary malaryczne i niemalaryczne. Do malarycznych komarów należy pospolity u nas komar widliszek. Nie mamy czasu najczęściej, stosując jakąś paczkę czy coś takiego, przyglądać się zwierzątku upolowanym na ścianie. On ma takie plamiste, że tak powiem, skrzydełka wyróżniającego, prawda, od innych. On do lat 60. początkowych przenosił zarodźca malarii. I mieliśmy pojedyncze przypadki zachorowań, jako ostatnie, na żuławach. Na razie możemy spać spokojnie, dlatego że malaryk jest o tyle niegroźny, dlatego że malaria się nie rozwija z racji tego, że nasz klimat jeszcze jest za chłodny, prawda? Jeżeli się ten klimat zmieni, no to może ta malaria niestety wrócić.